Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Jarku, po raz kolejny. Proszę witam Państwa, Jarosław Zoma, człowiek, który łamie wszystkie dogmaty, a nawet je potwierdza. Tak, to prawda. Jarku, ja Ci zadam jedno pytanie. Słuchaj, bo ja miałem tego typu doświadczenie. To nie było doświadczenie ze snu, a być może ja to ujmę z bardzo głębokiej medytacji. A to się niczym nie różni. Okej. I to tylko jest kwestia nazwy. I słuchaj, miałem taką wizję, która mówiła mi o tym, że pewna cywilizacja świadomościowa, bo ona nie była cywilizacją fizyczną, tylko ja bym to nazwał cywilizacją dźwiękową albo cywilizacją muzyczną, lata sobie po kosmosie, biega, krąży po tym kosmosie i zahacza różne cywilizacje fizyczne i poprzez różne interakcje jakby czerpie z nich korzyści, czerpie z nich pewną energię, ale wcale to nie jest jakby... to jest taka interakcja, to nie jest szkodliwe ani dla jednych, ani dla drugich, tylko po prostu jest takie lekkie ssanie, ale które ma... Takich cywilizacji jest bardzo wiele. Powiedz mi, co byś powiedział na tego typu wizję? Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ w czasie tych podróży, nazwijmy je mistycznymi, bo już żeśmy mówili poprzednio o tej granicy 5-6, więc cała mistyka zaczyna się dopiero powyżej tej granicy. A takich cywilizacji jest bardzo wiele. Czyli jest to możliwe, co mi się... To jest oczywiste. To nie jest możliwe, to jest oczywiste. Nie wiem, o UFO będziemy też rozmawiać? Absolutnie tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu. Jakie masz doświadczenia z UFO, z szeroko pojętym UFO, czyli powiedzmy z cywilizacjami pozaziemskimi? Wiele razy latałem w pojazdach UFO. Fizycznie? Czy mentalnie? Nie, we śnie. Trudno powiedzieć, czy to jest mentalnie, bo mentalny poziom to jest poziom czwarty. Rozumiem, okej. Okay. Ja się ciągle uczę tej nomenklatury. Tak. Pierwszy raz, co ciekawe, bo to jest bardzo istotne. I tutaj możemy też przywołać Davida Icke'a, który przez różne osoby jest traktowany jako chucpiarz albo taki żongler, który ma pewne informacje nie wiadomo skąd. On tam jakąś konsekwencję zachowuje, ale z Icke'em będą związane dwie rzeczy. Mianowicie gadziość, ale w sensie wężowatość oraz to słynne pionowe ustawienie źrenic. Otóż wcale tego nie wymyślił. A zaraz Ci powiem skąd, bo ty myśląc o UFO zakładasz, że UFO jest spoza Ziemi. Okej, okay. Znaczy jeżeli chodzi o pojazdy, zakładam, że tak. I tu się w dużej części mylisz, okay. Ponieważ to są cywilizacje, które mieszkają na Ziemi razem z nami. I to nie są wcale bajki o tej Szambali ziemskiej, no bo jest i ta niebiańska Szambala, o tych istotach, które nadzorują rozwój tego świata. Nawet to u Sitchina, co na pewno czytałeś o Enkim i Enkidu, to wcale nie jest wymyślone. Bo kiedy śnimy progresywnie, mamy możliwość sprawdzenia każdej rzeczy, o której chcemy się dowiedzieć. Problem z odpowiedziami jest taki, że sen od razu nam odpowiada od początku świata. Czyli jeżeli się zapytamy, gdzie zgubiliśmy na przykład długopis przed snem, to się dowiemy bardzo wielu rzeczy,
i w jakimś sensie też dowiemy się, gdzie ten długopis jest. Ale nie będzie to przedstawione jako długopis. Przy pewnej wprawie bardzo szybko się będziemy w tym orientować. W każdym razie kiedyś trafiłem na taką książkę amerykańskiego psychonauty i on tam pisał o midwaiterach, czyli o obserwatorach. Zresztą Monroe też pisze o tej, nie tyle o Radzie Starszych, co no jest tam jakaś taka grupa, co według niego śledzi to, co się na Ziemi dzieje i obserwuje tam z jakiejś odległości. Rada Galaktyczna, czy jakoś tam. Tak. I ja nieopatrznie się o taką głupotę zapytałem, tylko ja to sformułowałem to pytanie, czy jest tu jakaś niewidzialna cywilizacja na Ziemi, której my nie dostrzegamy, a która tu żyje. No i okazało się, znaczy początkowo nie mogłem się zorientować, o co chodzi w tych odpowiedziach. Odpowiedzi były bardzo zastanawiające, ponieważ zacząłem obserwować w snach osoby, które chodzą z szafami na plecach. Ciekawa symbolika. Ciężkie meble nosiły z sobą. No, ale tak sen po śnie pytam się, co to jest, o co chodzi, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No i wychodzi po pewnym czasie na to, że oni w tych moich snach po to noszą te meble, żeby się wolno poruszać. Bo tak naprawdę oni się poruszają 14 razy szybciej niż my, a co ważniejsze, ich rzeczywistość jest spolaryzowana pod kątem 90 stopni do naszej. I teraz tak. We wszystkich snach o UFO, znaczy w większości snów o UFO, zawsze w pomieszczeniu, czy w kokpicie, czy w pojeździe, do jakiego się dostałem, nigdy nie miałem żadnych problemów z dostaniem się. Zawsze było ciemno. I dlatego właśnie, że to światło jest spolaryzowane pod kątem 90 stopni, bo początkowo myślałem, że oni w ogóle po ciemku żyją. I tutaj tkwi właśnie... Czyli istnieje jakiś wytrych w tej rzeczywistości. Tak, i tu właśnie jest a propos tych źrenic pod kątem 90 stopni. Aha. Co ciekawe, te byty widujemy, na przykład pojazdy, wtedy, kiedy one się zatrzymują. I stąd te węże. One z naszego punktu widzenia, kiedy nabierają szybkości, zaczynają być widziane jako pasmo. Dopiero potem znikają nam z naszego pola obserwacji. Stąd się często pojawiają takie zdjęcia UFO wężowatych. Przy czym nie wszystkie te pojazdy są, ja ich nazwałem niewidzialnymi. Zaraz ci powiem, dlaczego ja ich nazwałem niewidzialnymi. Bo oni mnie zaprosili do siebie. I nawet uczestniczyłem w jakimś szkoleniu tych niewidzialnych, gdzie szedł przed nami przewodnik, ja grzecznie szedłem z tyłu, i ciągle podkreślał, że powinniśmy zachować do powierzchni Ziemi kąt 90 stopni, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, oddalimy się od powierzchni Ziemi. Ale to jeszcze nie był koniec. Zafundowano mi przez jedną noc bycie niewidzialnym. I było to jedno z bardziej traumatycznych przeżyć w ogóle w czasie tych śnień moich. Nie dlatego, że ono było straszne, ale dlatego, że oddawało całą nędzę ludzkiego istnienia. Ponieważ mogłem w tym śnie, w nocy, wchodzić do ludzkich mieszkań, nie będąc widzianym. Zresztą pouczono mnie wcześniej, żebym nie potrącił ludzi.
Czyli przy ich szybkości i przy ich polaryzacji nie jest to trudne, żeby nas omijać. W każdym bądź razie taka nieudrapowana egzystencja ludzka, kiedy człowiek wie, że zdaje mu się, że nie jest widziany, jest naprawdę żałosna i smutna. Ta noc była tak traumatyczna, że no, powiem, że można nad naszym losem zapłakać, bo ja tak przeszedłem przez całe miasto. Przez ludzkie mieszkania, przez ulice, przez obok ludzi. Mniej więcej wiedziałem, co myślą, co przeżywają, co ich martwi. Potworne. I teraz kwestia, czym oni się w ogóle zajmują? Okazuje, i tu właśnie będzie do tego Enkidu odniesienie, przecież wszyscy o tym wiedzieli. Przecież te wszystkie cywilizacje o tym mówią, o aniołach, o diabłach mówią. I ta cywilizacja niewidzialnych, ona tu już jest bardzo długo. I ona uczestniczy w ludzkiej ewolucji. I są dwie frakcje generalnie tych niewidzialnych. Jedni nami pogardzają. Określenie łyżkojady to jest jedno z delikatniejszych określeń na nas. A drudzy postanowili doprowadzić nas do swojego poziomu. Jedni nam sprzyjają, a drudzy tak. Nie bardzo, tak korzystają. A drudzy nie bardzo. I ci, którzy nam nie bardzo sprzyjają, to jest ta frakcja, ja ją też taką technologiczną nazywam, ale trochę w innym sensie. To jest taka frakcja, która instrumentalnie nas traktuje. Wręcz usłyszałem w jednej z rozmów, że posługują się nami, ponieważ my krótko żyjemy i mamy bardzo ograniczoną percepcję i krótkie wycinki czasu obejmujemy i właściwie nie jesteśmy dla nich żadnym zagrożeniem, możemy być używani instrumentalnie. Czyli tak jak dla nas trzoda chlewna, tak? Mniej więcej. A propos trzody chlewnej, miałem bardzo ciekawą właśnie podróż w związku z tym, bo w tym przekraczaniu tej granicy świadomości ludzkiej, bo ta granica 5-6 to właściwie jest koniec naszej świadomości. Potem możemy podróżować dalej, dzierżawiąc ją od innych bytów na przykład. Posunąłem się do tego, że kiedy badałem sprawę tych monroowskich obserwatorów, to nie mogłem się przebić przed taką barierę ochronną. Zostałem od razu odepchnięty i takie uderzenie w brzuch silne otrzymałem, od razu mnie na jawę wyrzuciło. Ale znalazłem sposób. Znalazłem jednego niezadowolonego. I przez jego umysł przedostałem się, właściwie nie tyle umysł, bo umysł to jest właściwie kryterium ludzkie. Przez jego świadomość przedostałem się na tamtą stronę i mogłem zobaczyć, co oni kombinują. Ale pomówmy jeszcze o tych bytach, które tutaj z nami równolegle mieszkają. Nie równolegle, no prostopadle. Właśnie, no właśnie opowiem taką scenę, która mną wstrząsnęła również. Oczywiście to, że w snach te inne byty często występują jak ludzie, to bierze się stąd, że my po prostu nie znamy innych bytów. Jeżeli ktoś gra w gry RPG, ewentualnie zajmuje się fantastyką, to on będzie widywał też i byty takie fantastyczne. Pewnie nie ma znaczenia, jakie one mają powierzchowność. No więc a propos stosunku tej drugiej frakcji do ludzi, to zaraz ci opowiem taką scenę. Idę z swoim towarzyszem, któremu pokazuję, jak wygląda życie na Ziemi. Jesteśmy na podwórku wiejskim. Idzie świnia naprzeciw nas. Chwytam tą świnię,
odrywam jej ryj razem z mózgiem, z kręgosłupem aż do ogona i pokazuję mu, mówiąc, zobacz jaki ciekawy układ neurologiczny. Czyli oderwałem całą tą strukturę centralnego układu mózgowego i rdzenia przedłużonego. Mniej więcej taki mają stosunek do nas. No a ta druga frakcja obsesyjnie wręcz postanowiła nas, no, trudno powiedzieć, może nie tyle uczłowieczyć, co rozwinąć. Rozwinąć, tak. Z tym UFO to jest temat niewyczerpany, ponieważ ja kiedyś zażyczyłem sobie we śnie podróż Wimaną. I to, co wszystkie Wedy opisują, tak, to jest rzeczywistość. Bo miałem wtedy taką fazę, kiedy analizowałem wojny bogów i takie miałem sny na ten temat. No i właśnie zażyczyłem sobie podróż Wimaną. I ta podróż Wimaną wyglądała w ten sposób, że z ciemności wyłoniło się coś, co wydawało mi się, że jest pociągiem, takim nadjeżdżającym. I jeden, jak ja to wtedy interpretowałem, wagon po drugim przejeżdżał przeze mnie, tak jakby były przezroczyste. I wtedy usłyszałem głos śnienia, puść się. I porwało mnie wtedy i znalazłem się w środku Wimany. Oczywiście w Wimanie było ciemno. W tych pojazdach, co ciekawe, nie we wszystkich, ale w niektórych, zauważyłem, że są takie sarkofagi, w których leżą bardziej jakieś fizyczne ciała, natomiast pojazdem operują astrale. Czyli takie, jak powiedzmy, jak myślimy, to ten astral tym statkiem kieruje. To mniej więcej w taki zaskakujący sposób się też może odbywać. Okej, okay, pytanie dodatkowe. Czy te Wimany to były pojazdy ludzi, ale z poprzednich cywilizacji? Czy to nie były byty ludzkie? Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ powyżej granicy 5-6 następuje zaburzenie czasu. I może się zdarzyć tak, że spotkamy ludzi z przyszłości i ludzką cywilizację z przyszłości odsuniętą w jakimś takim sensie od Ziemi, która, zresztą a propos ludzkości, oczywiście też to spenetrowałem. No. W każdym bądź razie oni nie zawsze się jako ludzie przedstawiają. To jest, czy jako nie ludzie, to jest bardzo trudno uchwytne. Ponadto nie mamy żadnego sposobu na potwierdzenie, czy oni mówią prawdę. Możemy się tam oczywiście w tym śnie następnym zapytać i tam jakoś powoli dochodzić, ale akurat takie szczegóły to nie zawsze są interesujące. Ponadto są cywilizacje, na przykład na poziomie tym, na którym OBE się odbywa, ludzkie, które traktują je jako swoją strukturę podstawową. I one są w snach przesunięte bardziej na lewo. A, no nie powiedziałem jednej podstawowej rzeczy, którą uważam za oczywistą. To zaraz będziemy mówić o tych strukturach badania, tak? Tak, tak. Bo to wszystko, co we śnie widzimy, to ja nazywam ekranem śnienia. Ten ekran jest trójwymiarowy. Jest istotne, co jest po lewej stronie i co jest po prawej stronie. No u góry, u dołu można się domyśleć. Tam rośnie poziom tej świadomości, energetyki. Po lewej jest bardziej urojeniowo, po prawej jest ku rzeczywistości taką, jaką my uważamy za rzeczywistość. Ale z tą lewą stroną to jest taka historia, że ona ma też swoją taką drugą głębię. I ja ją nazywam minusowością. Właściwie urojeniową minusowością ją nazywam. I to jest właśnie ta strefa piekielna. Ale w tej sferze też tej po lewej stronie żyją na odpowiednich poziomach różne cywilizacje, które możemy odwiedzać.
Zresztą przez to, że my bardzo duże zaśmiecenie astralne tworzymy, to wyobrażeniowo-emocjonalne, to już nami się zainteresowano. Bo my w ten sposób zaśmiecamy ich świat. Ale to chyba bardzo dużo bym przeskoczył, bo podjęto już pewne działania, żeby zrobić z tym porządek. No pięknie, no pięknie. Czyli nie jesteśmy sami już nawet na Ziemi, tak? Nie, ponadto, nie to, że we wszechświecie, bo we wszechświecie tak, to wiadomo, ale że... Ale tu w pobliżu Ziemi też są i takie tranzytowe kanały, to są też takie cywilizacje, które tędy przelatują i w ogóle nawet nie chcą z nami, nawet w sferze psychicznej. Tak, w interakcji. Spotkałem się z takimi, z wielką taką wzgardą i lekceważeniem też czasem. Powiedz mi, dlaczego w takim razie, nie wiem, już tutaj, te nasze ciała fizyczne są albo tak skonstruowane, albo tak ograniczone w swoim postrzeganiu, że tych rzeczy nie widzą? A to ja ci bardzo, bardzo odpowiem sensownie, z punktu widzenia nawet naukowego. Dziecko jak się rodzi, widzi wszystko do góry nogami i to, co jest po lewej, to widzi po prawej. Miałeś w ręku soczewkę. Czyli co, wynika to po prostu z naszej kulistości oka, tak? Soczewka wokół, tak, która tak. Odwraca rzeczywistość. Tak? Więc mózg, żebyśmy nie mieli problemów z chodzeniem i koordynacją, robi taką rzecz, że w czasie rozwoju tego dziecka, zanim ono zacznie chodzić, to przestawia wszystko na to miejsce. Tylko on to robi nie bez straty dla pola naszego widzenia. Aha. My widzimy bardzo ograniczoną strefę, dlatego nam to wszystko umyka. Bo to, co się dzieje w snach, ta granica 5-6, która odwraca wszystko do góry nogami, to jest to, co się dzieje z mózgiem, tylko w drugą stronę. I ta druga granica 8-9, to jest odwrócenie, znaczy ta pierwsza odwraca o 180 stopni, czyli to, co robi skrzyżowanie nerwów wzrokowych, bo my większość neuronów z lewego oka biegnie do prawej półkuli odwrotnie. Mhm. Więc ta pierwsza granica odwraca to 180 stopni, a ta druga granica odwraca nam pole widzenia i wtedy widzimy to, co byśmy widzieli, gdyby mózg nie dokonał tych dwóch obróbek rzeczywistości. Także przyczyna jest bardzo prosta. To dlatego też dzieci, które tam do pewnego okresu tak, widzą jakie różne byty, różne duchy różne, i tak dalej. Tak, one są cały czas wokół nas. Bo po prostu nas. Widzą, tak? Bo po prostu jeszcze nie mają tej nałożonej jeszcze tej... Jak się zagapią, to im wraca z powrotem to widzenie do góry nogami takie polowe i to jest cała przyczyna tego wszystkiego. Także we śnie odwracamy całą tą strukturę tak jakbyśmy wracali do tych swoich pierwocin. Mhm. Tylko pytanie, czy naszych, prawda? Co to znaczy naszych? Więc przy badaniu tej struktury świadomości miałem taki cykl snów, w których mi opisano, które warstwy są nasze, a które nie są nasze. O, to są jeszcze nie nasze. Tak, w których uczestniczymy jak w pewnej zbiorowości. Te pięć warstw, które utożsamiamy z tą rzeczywistością, są nasze. Natomiast pierwsza warstwa, która jest po drugiej stronie granicy 5-6, czyli po zaśnięciu we śnie, jest nie nasza. Ta warstwa szósta. To jest, nie wiem, czy Newtona czytałeś, o domu dusz. On przeprowadzał, to taki był psychoterapeuta i przeprowadzał takie sesje, kilka tysięcy pacjentów przebadał w ten sposób, cofał je do momentu między wcieleniami.
a nie do poprzedniego wcielenia. I oczywiście ja w snach sprawdziłem to, czy to się pokrywa. To jest to wspólne pole informacyjne? Coś w tym rodzaju, tylko tak? To jest, ono jest wspólne, ale dla aspektów naszej duszy. Rozumiem. Ja to już uważam za normalne, ale wiem, że niektórych to zaskakuje, ponieważ tak naprawdę, już mówiłem, to nie my mamy duszę, tylko dusza ma nas. Mhm. I z tego punktu widzę tylko pytanie, po co ona nas ma? No dobrze, a powiedz mi teraz... Ja znalazłem odpowiedź na to pytanie, po co ona nas ma. Ale jeszcze, ja jeszcze głębiej sięgam. Ja chcę znać strukturę budowy właśnie tej świadomości, powiedzmy, bo ja ci powiem, jak ja to sobie wyobrażam, a nawet może narzucono mi w pewnym sensie tą strukturę budowy. No tak. Jakaś jest świadomość, nasza już własna, jako bytu świadomość. Mariusz, Jarek, tak? To nie, o co chodzi? Nie. No. Świadomość taka, nie świadomość związana z ciałem, tylko ze świadomością. To przez duże eś, że tak się wyrażę. Jak ja to rozumiem? Ja to nazywam obserwatorem. Okej, okay, załóżmy. Mhm. Później jest taki urywek mały tej świadomości, który się mieści, który wchodzi do naszego ciała i ten urywek od strony świadomości nazwałbym duszą. To jest właśnie... Dobrze kombinujesz. Dobrze kombinuję? Tylko nie w pełni. Zaraz ci opowiem. Słyszałeś o animie i animusie jungowskim. Tak. No i w snach tak się dzieje, że mężczyźnie jako taka permanentna towarzyszka z prawej strony ekranu śnienia, czasem jest trochę cofnięta, często jest tylko obecnością, bo to też trzeba podkreślić, że nie zawsze byty we śnie są widoczne. Często wiemy, że tak, że jest to ten byt, jest obecność i nawet wiemy, kto to jest. Więc mężczyznom śnią się kobiety, czyli anima, to co Jung nazwał animą. Jeżeli jesteś związany z jakąś kobietą emocjonalnie, to ona ci się będzie śniła jako właśnie ta, na przykład mnie, żona cały czas towarzyszy. A kobietom mężczyźni. Tylko, oczywiście pierwsze o czym pomyślimy, to o tej platońskiej połówce jabłka, o tej drugiej, o aniele stróżu, czy jungiści pomyślą o animie, animusie. A tak naprawdę to jest ta część świadomości, która nam się nie zmieściła w głowie, a która zstąpiła do tej małej karmy poniżej granicy. I nasz umysł ma skłonność do nazywania określania tego dopełnienia jako płci przeciwnej. A to jest fragment duszy, który schodzi przy pewnym rozwoju świadomości, ono by się zmieściło nam w głowie. To, co nam towarzyszy cały czas z zewnątrz. Czyli buteleczka jest za mała, żeby nam to tak, wszystko wpłynęło. Tak, żeby się to zmieściło. Musimy nadmuchać buteleczkę większą. I to, co jest przeznaczone docelowo, to ono gdzieś tam się kręci wokół nas. Często jako właśnie jakieś tam intuicje. To stąd się wszystko bierze. Pytanie zasadnicze. Po co ta dusza nas ma? I pierwsze, co mi się od razu przypomina, to cytat z Biblii o robotnikach w winnicy pańskiej. Ona ma nas po to, żebyśmy ją utrzymywali na tym poziomie, na którym ona jest. Ona czerpie z nas energię i my jesteśmy rodzajem zakotwiczenia w materii. Tylko co ciekawe, i w ogóle do niczego nie są potrzebne nasze myśli, nasze refleksje, jeżeli nie są związane z emocjami. Paliwem dla duszy są emocje. I tylko one przechodzą na tamtą stronę.
I dlatego wszystkie techniki medytacyjne, jogiczne opierają się na zatrzymaniu emocji. Ponieważ jeżeli przestajemy tworzyć emocje również w życiu, przestajemy być potrzebni duszy. W jakimś sensie jest szansa, że nas zresorbuje z powrotem. Tylko problem jest znacznie szerszy, ponieważ ta dusza nie ma tylko nas jednych. Ona ma tych aspektów wiele. I bywa tak, że żyje na ziemi w tym samym czasie grupa ludzi, którzy mają tą samą duszę. Ale bywa też tak, że w różnym czasie są one zanurzone, bo dla duszy ten czas płynie zupełnie inaczej. To są iluzje osobnicze, w jakim czasie my się rodzimy. I bywa tak, że jeżeli ktoś na przykład, tu trzeba by było użyć też z biblijnego sformułowania, że do zbawienia łaska boska jest koniecznie potrzebna, czy niezbędna. Ponieważ można, jak się człowiek uprze, wrócić ponad tą swoją karmę, wyjść z tej karmy. Tylko to tej duszy w ogóle do niczego nie jest potrzebne, bo ona akurat nie ma takiego planu. Jej zadaniem jest akurat utrzymywanie się w byciu oddzielnym od tego źródła świadomości, nazwijmy to. Znaczy, ja wiem, że w tej chwili to jest bardzo mętne i niezrozumiałe. Nie, ja już zaczynam kumać. Ale ja ci zaraz powiem teraz informację generalną, która wyprostuje cały ten tok myślenia. Ponieważ to, co my nazywamy Bogiem czy źródłem, ono istnieje w bezczasie. Tam są takie struktury wstępujące i wstępujące. To nie jest ani złe, ani nie jest dobre. Po prostu tak to istnieje. Więc ta struktura, która ma wstąpić, zrobi wszystko, żeby się zakotwiczyć na samym dole. W tym przypadku nami. A ta, która ma być zresorbowana z powrotem, ma wejść do tej struktury pozaczasowej, ja to nazywam nieprzejawieniem 8-12, to się w twoim życiu będzie objawiało jako obsesyjne dążenie do uduchowienia. To się odbywa poza tobą zupełnie. Owszem, ktoś, kto ma za zadanie zstąpić, może mieć obsesję religijną, ale ta obsesja religijna będzie realizowała cele egoistyczne. Znaczy, ty będziesz się posługiwał wtedy religią dla wzmocnienia ego, dla ukorzenienia się tutaj, rozbudowania swojej tej sfery posiadania, dominacji. Natomiast ktoś, kogo wzywa dusza do powrotu, czyli załóżmy, że ona już zaczyna doświadczać tego strumienia wstępowania, to zwija te swoje wszystkie aspekty. Jest jedna sytuacja, znaczy no, można byłoby ją nazwać też szansą wyboru. Jeżeli się uprzesz, mimo że jesteś bytem wstępującym, jeżeli się uprzesz i jesteś tak konsekwentny, że nawet na moment się nie zawahasz, nie zwątpisz w tą swoją potrzebę powrotu, to owszem, zresorbujesz tą małą świadomość i przedostaniesz się nad tą granicę 5-6. I tam jest takie urządzenie, które się nazywa Wyspą Świętych. I tam ci wszyscy natchnieni mężowie, którzy przekroczyli swoje kompetencje, czekają, aż reszta tych aspektów też się podciągnie. I wtedy dopiero zaczyna się resorpcja. Tam jest też szpital dusz, to też nie ostateczny, bo jest taki, bo każda z tych przestrzeni ma swój szpital dusz, czyli tam się reperuje te wszystkie dziwactwa. I ma też swój dom dusz. Odwiedziłem swój dom dusz, bardzo ciekawe było to spotkanie z domem dusz. W domu dusz ono się bardzo często śni jak... Bo szpital to się śni jak szpital. Mhm.
A dom dusz... Słyszałem o tym szpitalu. Tak, tak, ale są dwa szpitale, bo drugi szpital jest ponad tą granicą 8-9, a tam to się dopiero dzieje. Słyszałem o tym szpitalu i tam co niektórzy po śmierci trafiają i mogą być odesłani z powrotem na ziemię. Nie, bo oni po to tam trafiają, żeby być odesłanymi na ziemię. Ale jak się bardzo uprzesz i wpadniesz w te poziomy urojeniowe minusowe, to już nawet ci szpital nie pomoże. Po prostu dusza odetnie się od ciebie, bo będziesz strukturą tak patologiczną, że zostaniesz tylko w tej strefie astralnej jako iluzja oddzielnego istnienia. I stąd się te duchy biorą głodne i tak dalej. Ale to o tym porozmawiamy. Jarku, dobrze. Reasumując bo jeszcze chciałem ci powiedzieć, że byłem w piekle też. O, to zaraz. Reasumując moje zrozumienie, bo ja muszę za każdym razem sobie potwierdzać to, albo musisz mnie prostować. Tak. Jest byt nadrzędny, Bóg, którego receptorami są dusze. Jest tylko Bóg. Których receptorami jesteśmy my. A cała reszta to są jego formy przejawiania się. Jest jeszcze dziwniej, ponieważ ta druga granica, która odwraca wszystko do góry nogami, nie tylko w warstwie wizualnej, bo w snach to się głównie odbywa w warstwie wizualnej, tam wręcz jest tak, docierasz do tej granicy i słyszysz głos śnienia. Teraz będzie wszystko do góry nogami. Patrzysz, a tam na przykład tańcząca para na suficie. A potem cię znowu to wszystko odwraca, tak jak to mózg ma w zwyczaju i znowu wszystko jest, ale już złapałeś ten poziom, ten smak i wiesz już po pewnych, o czym też będziemy mówili, po pewnych sytuacjach, rodzajach zachowań, że to już jest odwrotność. Bo cała historia przedstawia się tak, że ta granica 8-9, na której się to wszystko odwraca do góry nogami, jest właściwie zwierciadłem. Oczywiście ja to mówię w takiej warstwie obrazowej, no bo równie dobrze ona jest zwierciadłem w sensie metafizycznym, mentalnym, wyobrażeniowym, emocjonalnym. No ale dla łatwiejszego wyobrażenia możemy sobie wyobrazić to jako zwierciadło. I to zwierciadło jest wielowymiarowe. To, co widać w tym zwierciadle, to jest przejawienie. Jeżeli się patrzy z tamtej strony, jest nieprzejawienie. I te wszystkie struktury, to tak naprawdę są struktury, które popadają w coraz głębszą iluzję bycia oddzielnymi od źródła. I najzabawniejsze jest to, no nie wiem, może dla niektórych nie jest to zabawne, akurat dla mnie to jest i zabawne, i fascynujące, że to jest na zasadzie hipostaz, czyli jeden byt, który jest przekonany o własnej oddzielności, wytwarza w sobie jak w zwierciadle następną grupę bytów, które są przekonane o swojej oddzielności. I to się tak pomnaża, ale wszystko jest to tak naprawdę urojonym odbiciem źródła. Tam jest nawet taka sytuacja, że... No tak, ale to jeszcze raz, tak żeby wzrosła świadomość pokazane... w tych bytach, one muszą pojedynczo podnosić swoją świadomość, no bo skoro mają poczucie oddzielności... Słuchaj, nam we wszystkich tych szkołach ezoterycznych i tych wszystkich new age'owych, bo w religijnych nie, oni jednak zachowują zdrowy rozsądek. Nam się ciągle wmawia, że my tu mamy się czegoś nauczyć, że to jest taka szkoła, że my tu mamy się rozwinąć. Tymczasem jedyne, co my mamy zrobić, to przestać myśleć o sobie jako o ja oddzielnym od źródła. Miałem kiedyś taki sen o Radzie Starszych, bo sobie postanowiłem zbadać, czym jest Rada Starszych. Rada Starszych to jesteśmy my. To są wszystkie te poziomy, które jako subiektywne byty oceniają ten najniższy, powiedzmy, czy tam niższy od siebie. No i zasiadam, często się to śni jako aula taka, jest taka stopniowalna, jak amfiteatr. I odzyskuję świadomość we śnie w momencie, kiedy wstaję i zadaję pytanie. Ja nie planowałem go zadać, tylko we śnie
po prostu artykułuję to, co mnie najbardziej boli. Wstaję i pytam, jak to długo jeszcze będzie trwało? I z tej mgły, która wypełnia, ta mgła nie jest wcale przypadkowa. Nie przez przypadek mówi się, że Jezus jak w niebo wstępował, na chmurze, tak. To na chmurze. Ta chmura jest istotą poziomu ósmego właśnie. Aha. No i z tej chmury słyszę głos. Cały problem polega na tym, że jesteś ateistą. Zbaraniałem. No jak to jestem ateistą? Przecież wiem, że jest świat duchowy, bo przyszedłem tutaj, mam odzyskaną świadomość. A ten głos mówi, i to wcale nie jest naganne, że ja jestem ateistą. To nie tak, że ty jesteś ateistą, do pieka. A ten głos mi tłumaczy wyraźnie. Nie o to chodzi, że jesteś niewierzący. Chodzi o to, że uważasz się za oddzielnego od źródła. Na tym polega ateizm. Co zabawniejsze, ludzie tak ulegli tej indoktrynacji psychoanalitycznej, że uważają, że jak oni nie lubią własnego ojca, to przenoszą ten obraz nielubianego ojca na Pana Boga. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. My bylibyśmy w stanie najgłupszemu i najgorszemu ojcu wybaczyć wszystko pod warunkiem, żebyśmy byli w kanale wstępującym. Bo w warstwie emocjonalnej, żeby oderwać się od źródła, to odbicie musi zanegować źródło. To nie jest szatan. To jest po prostu antyteza. I w snach możemy spotkać byt, ja to nazwałem pierwszym oddzielającym się od źródła, który po prostu neguje, to nic innego jak logos jest, czyli to pierwsze słowo. Trochę chrześcijaństwo tutaj ma problem, bo ten logos bardzo chętnie jest z Chrystusem utożsamiany, ale należałoby go raczej z szatanem utożsamić, no bo to jest ten, który zanegował. Swoją drogą przez bardzo długo szatan wcale nie był kojarzony na przykład w judaizmie jeszcze przed narodzinami Jezusa, wcale nie był łączony ze złem. Wiesz, kim był szatan? W tych swoich pierwotnej funkcji był oskarżycielem człowieka przed Bogiem. Był serafinem, który znał wszystkie twoje grzeszki i wszystkie twoje błędy i przedstawiał je Bogu. A w normalnym języku śniącego progresywnie to jesteś ty na najwyższym poziomie, ta struktura, która cię tworzy, i która powoduje, że nie możesz wrócić do źródła, bo ona ma w sobie zakodowane wszystkie iluzje bycia oddzielnym. Prosta sprawa. Na tym poziomie w ogóle nie ma ani dobra, ani zła. To są kalki naniesione przez religię. Powiem ci, sprawa jest bardziej zawiła i bardziej przerażająca, jeżeli chodzi o religię, bo religie są często... Ale o religiach to sobie porozmawiamy w następnym odcinku. Bardzo proszę. Tutaj chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz i na tym zakończmy. Powiedziałeś, że dusza czerpie energię z naszego ciała, a w zasadzie z emocji z tego ciała. Właśnie, z emocji. Z emocji. Powiedz mi, czy... Również inne byty podkradają troszeczkę tej energii. Ale rzeczywiście. Tak? Czyli chociażby głodne dusze, te, które oderwały się w tej swojej iluzji bycia oddzielnym do tego stopnia, że porzuciły ich własne dusze. Bo można być oddzielonym. Ja trochę przeskoczę, ale podczas wyprawy do piekła właśnie przeżyłem ten moment odcięcia od duszy. I potem, żeby wrócić, potrzebny mi był drogowskaz. Znaczy, ja użyłem do tego takiego bytu,
który zostawiłem na granicy tej urojeniowości i tej realności, która też jest urojeniowością, tylko nie naszą, a wyższych poziomów. I dopiero kiedy ją, żeby nie przeskoczyć, nie zdradzić clue, bo podróż do piekła jest rewelacyjna. W każdym bądź razie potrzebowałem, żeby ktoś za mnie, bo ja byłem tak oderwany, że nie mogłem się z duszą skontaktować, więc musiałem mieć jakiś byt, który zamiast mnie zaślubił mnie z duszą z powrotem. I taki sens jest właśnie wstąpienia Jezusa do piekieł, które zresztą zręcznie już w tej chwili powycinano i właściwie o tym się w ogóle już rzadko kiedy wspomina. Ja kiedy śniłem o Jezusie, bo ja to wszystko przerobiłem. Dobra, religię w następnym odcinku. Dobrze. Proszę Państwa, to naprawdę łamie, druzgocze naszą logikę wyuczoną. Tak, właśnie, bo my się posługujemy klasyczną logiką, tak. A ja jeszcze chciałem powiedzieć o logice paradoksowej, którą bardzo ładnie Kitaro Nishida rozwinął. To taki japoński filozof był z lat 40. XX wieku. Także przemyślcie sobie Państwo, ale nie podchodźmy do tego logicznie, bo to nie jest chyba domena naszej świadomości, naszej duszy, nasza logika ziemska. Nie jest. Tu jest właśnie ta pułapka. Tu może być ta pułapka. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję Tobie. Do zobaczenia w następnym odcinku.